And the spirits in this place have begun to heal. Sure. Cześć wszystkim, znowu pole 7. Aż ciąg Pillars of Eternity. Dobra, wróciłem do mojej twierdzy. Zobaczmy. Kończono budowę baszt. Czy gdziekolwiek je widać? Chyba nie. Dobra. Musimy wejść do warowni, czy do jasnego dworu? Nie, chyba do warowni, co? Właśnie mamy poza trójkę. Ciekawe, czy ich widać w warowni również. Tak, widać. Czekam na rozkazy, mój panie. Nery, szybka ręka. Przynoszę wiadomość z pałacu Duke'a. Goniec pałacowy. Witaj, milordzie. Mam pilną wiadomość od kanclerza awaryjna za taki buntu. Poprosił o spotkanie przy pierwszej sposobności w pałacu Duke'a. Lud Gatibnów podważył twoje roszczenia odnośnie Kednua. El Bedmar wydał w tej sprawie rozporządzenie, ale ty i Lord Gatbin musicie być obecni przy odczytaniu. Dobra, kim jest kanclerz Varin? To sędziowy arbiter Erla Badmira z Kwitu. Powiedzmy o tym lordzie Gatbinie. Zdaje się, że pochodzi ze starego edyrskiego rodu. Poprzedni włodarz tej warowni, odległy krewny lorda Gatbina, sprzymierzył się z przegraną stroną podczas wielkiego buntu. Kednua należy do mnie. Lord Gatbin uważa inaczej. Twoje roszczenie, panie, nie jest oparte na dziedziczeniu, więc niezbędne jest oficjalne rozporządzenie, by zamknąć sprawę. W takim razie pójdę z nim porozmawiać. Kanclerz będzie cię oczekiwać w archiwum pałacu Duke'a na Zerzeli. Świetnie. Kolejna sprawa, która odroczy nasz główny wątek. Okej? Okay. Rozmawiajmy z tą panią. Dobra. Nazywam się Nyry, za przeproszeniem i tak dalej, panie, ale chciałam z tobą porozmawiać. Dobra, posłuchajmy. Wzywasz swoich przymierzeńców i gestem dłoni przywołujesz do siebie potęta. Jak jakiś lord siadliśmy. W sumie jesteśmy lordem, więc mogliśmy się tak rozsiąść, więc... Możliwe, że doigrałam się, to i ówdzie zapewne niecne czyny. Zatoce buntu roi się teraz od moich wizerunków. Utrudniałem to nieco swobodne poruszanie się, że tak powiem. Myślałem sobie, że nadszedł czas na przeprowadzkę. Archipelag Martwego Ognia wydaje się przyjemny. Tam nie będę nikomu wchodzić w drogę. Tyle tylko, że potrzebuję pomocy, żeby się tam dostać. Nie proszę cię, byś cokolwiek uczynił za darmo. Udało mi się uzyskać parę przedmiotów od znajomego. Nie przydadzą mi się, jeżeli zostanę schwytana. Czy powinniśmy jej pomóc? W sumie jesteśmy życzliwymi wędrowcami, a nie jesteśmy prawilnymi do oporu wędrowcami, więc tak. Mogę ci pomóc w ucieczce. Wiedziałam, że możesz pomóc szefuniu. Znaczy się, panie, jaki masz plan? Daj 1000 sztuk miedzi. Masz, to powinno starczyć na podróż. Na, cycki Hilei, cóż za hojność. Natychmiast ruszam do portu. Nie zapomnę ci tego. Jestem twoją dłużniczką. Okej. Okay. Tak, byśmy mieli stosunki z tamtymi gośćmi, to moglibyśmy to inaczej załatwić, ale... Okej, okay, za 1000 sztuk złota jakiś wyjątkowy przedmiot. Sumienia 10% draśnięć na chybienia. Okej, okay, czyli to jest taki obronny. Niewrażliwość na nawiązywanie walki. Komu moglibyśmy to dać? A, i mikstura potęgi. Tak, to już mamy jedno. Damy to Ederowi. Co tutaj masz? Skradanie się plus 1, percepcja plus 3. Nie, to chciałem zachować. Możemy to jemu dać. On ma... Okej, odbicia. Nie ma jakichś strasznie niskich.
więc... Dobra, dajmy to jemu. Obniżę to jego rzuty obronne. Ale no cóż. A właśnie, mam jeszcze jakieś buty. Nieużywane. No to ty je nałóż. Dobra. Komuś to możemy jeszcze dać. Właśnie, zapominałem też, że mam przywołanie szlachetnego stworzenia. Obrona przy odstąpieniu. Odbicie plus 5. To i tak się jej nie stakuje, więc to nie jest mi potrzebne. A to się nie będzie stakować również z innym przedmiotem. A ty potrzebujesz tego intelektu. Okej. No to to schowamy w takim razie. Wolność, nieprzebijalność. Oba te dwa pierścienie chcemy mieć. Dobra, zostawimy na razie wtedy. Hey there. Tak jak jest. Dobra. Mamy jakieś sprawy jeszcze? A, ona chce nas wysłać na północ. Nie. Na razie zostawimy tak jak jest. Zostaniemy tutaj. Kontynuujemy wątek główny. Udawać do rozszerzenia. Tak jak mówiłem, mam taki plan, że skończymy wątek główny. A potem wczytam ostatni. Wczytam ostatni możliwy save, który umożliwiałby mi dalszą grę i z tego save'a pójdziemy na północ. Okej. Okay. Brutalny wojownik. Wiecie co, moglibyśmy teraz również się udać dalej do głębin, ponieważ jak mamy matkę rozpoczoną, ona ma tu władcę marionetek. Yeah. Więc myślę, że to by się przydało na te grupy z tymi ogrami, gdzie jest więcej niż jeden ogr. Jednego moglibyśmy wtedy zdominować i wtedy nie byłoby takiego problemu. Nawet gdyby były trzy, to jednego byśmy zdominowali, drugi by się zajął tym zdominowanym. Wtedy moglibyśmy się bez problemu każdemu po kolei zajmować. I wtedy myślę, że już by nie stanowiło problemu tak te grupy z ograni, więc moglibyśmy się tam udać. Ale wiecie co, może skończę ten akt czy rozdział i zobaczymy co się wydarzy. I później się przejdziemy. Dobra. Idźmy do Zarzewia. Wyjaśnijmy tą sprawę. A potem idziemy do grupy do Drytki. Dobra. Do Pałacu Duke'a. A co tu się wydarzyło? Rusza chwiejnie w stronę najbliższego portu. Okej. Ciekawe, czy jej się uda. Nie mogliśmy jej zbytnio inaczej pomóc. A właśnie, musimy coś wybudować nowego. Skończyliśmy budowę baszt. To teraz jedziemy po kolei dalej. Jedziemy południowy mur ochronny, a później może zbudujemy coś dla z prestiżem. Sztat, plac ćwiczeń. Dobra. Ja? Yeah. Mhm. Porozmawiam z kanclerzem w pałacowej kancelarii. Dobra. Tylko się nie martwię tą sprawą ze warownią. Jakoś wątpię, żeby gra miała nam teraz zabrać warownię. Okej. Okay. Kanclerz. Dziękuję za przybycie. Od dłuższego czasu siłuję się z tobą skontaktować. To marszałek Forwyn, doradca wojskowy Erla Bedmera. Będzie pełnił rolę świadka. Wskazuje niedłonny mężczyznę obok. Dobrze cię widzieć, obrońco szlaku. Twoja reputacja cię wyprzedza. Trzeba przyznać, że odzyskując Kevnua, wywołałeś spore zamieszanie wśród szlachty. Większość z nich nadal nie wie, co o tobie sądzić. A co chodzi? Podważono twoje prawo do Kenua. Earl Badmer wydał w tej sprawie rozporządzenie.
Earl zapewne wyda sprawiedliwy osąd. Anotujemy twoją współpracę i dziękujemy za nią. Wszystko się wyjaśni, gdy przybędzie Lord Garbin. Czy masz do mnie w międzyczasie jakieś pytania? Powiedzmy Earlu Badmerze. Earl Badmer uchodzi za szanownego rodu, który uzyskał na zaczyniu po wielkim buncie jakieś 150 lat temu. Jelen Boże składa się z 7 księstw. Bademarowie władają księstwem zwanym Chwytem. Jeżeli zaś chodzi o obecnego Earla Bademara, to bardzo przyzwoity człowiek. Praca dla niego to dla mnie zaszczyt. Powiedz mi coś jeszcze o tym Chwycie. Chwyt stał się najważniejszym, największym z 7 księstw po tym, jak wchłonął przedwojenne księstwo Yenbor. Ważniejsze miejscowości to Nowy Homar, Chwyt, Geiran, Złocona Dolina i oczywiście Kenua. Yenboru? Kiedy Jelenioboże było jedynie edyrską kolonią, podzielono je na 9 księstw. Po edyrskiej przegranej 2 księstwa zlikwidowano, a granice przesunięto. Yenbor był jednym z nich. Dobra, mam inne pytania. Co wiesz o Gadwinie? Spotkałem go jedynie raz, ale wystarczyło, by ocenić charakter Lorda Alredra Gadwina, tudzież jego brak. Pochodzi z starego edyrskiego rotu jeszcze sprzed wielkiego buntu. Jego pradziadkiem był Ranik Gadwin, Arjenobor, podczas wojny. To jest do czasu, kiedy pozbawiono go włości i wygrano z Jelenioborza. Czy wiesz, jakie rozporządzenie wydał Earl Bademar? Przykro mi, milordzie, ale nie wiem. Rozporządzenie jest zapieczętowane. O co chodziło z tym obrońcą szlaku? Władca Kadnua, zgodnie z tradycją, nazwany jest obrońcą szlaku. Twoja pozycja nie jest może jeszcze całkiem oficjalna, ale tytuł ten jest jak najbardziej na miejscu. Okej, nie mam więcej pytań. Znakomicie wyczucie czasu. Oto nadchodzi Lord Garbin. Dramatyczne wejście. W stronę kanclerza idzie bogato odziany mężczyzna z jasnymi włosami rozwianymi na wietrze. Stukot jego obcasów rozchodzi się echem po korytarzu. Tuż za nim kroczy krótkowłosa elfka w błyszczącej kolczuce. Po chwili się z nim zrównując, przychodzi przyglądać się bez skrępowania, mierząc cię wzrokiem. Zakończmy czym prędzej formalności. Mam inne sprawy na głowie. Wiadomo przecież, że zgodnie z prawem Kednua należy do mnie. Gdzie jest ten uzurpator, który zamordował Redrików? Moją rodzinną siostrę i męża, a teraz zagarnia moje ziemię? Gdzie jest ten przeklęty Łotr? Varin otrząkuje i zerka na siebie. Ten tutaj, to ma być władca Kednua. Sądziła, że to ktoś ze służby. Może sprzątacz albo tragarz? Arystokrata. Właściwie to również jestem arystokratą. Nie wiem, z jakich okolic pochodzisz, ale w Jelenioborzy twój tytuł niewiele znaczy. Kanclerzu, odczytaj rozporządzenie. Tracę cierpliwość do tego fircyka. Varan łamie pieczęć i rozwija pismo. Odnośnie kwestii roszczeń Gadwinów do Kednua, Earl Bedmer orzeka, że roszczenie tego nigdy się nie zrzeczono. Zgodnie z prawem Kednua stanowi własność rodu Gadwinów. Wiedziałem. Jeszcze nie skończyłem, milordzie. Gadwin przewraca oczami i gestem nakazuje kanclerzowi kontynuować. Jednakże Earl uznaje, że Punio samodzielnie odzyskał Kednua. Miejsce opuszczone, a nawet zdaniem niektórych przeklęte przez ponad 100 lat. Przed przewróceniem Kednua rodowi Gadwinów dekretem Earla, Lord Gadwin zobowiązany jest uiścić rekompensatę w formie absolutnie nie. Gadwin składa ramiona i wzwija miną. Milordzie, kwota jest całkiem rozsądna, panie, i wymaga, byś mógł odzyskać swoje ziemię, jeżeli pozwolisz mi skończyć. Nie zapłacę temu szubrawcowi ani miedziaka za moją ziemię. Myślisz, że nie wiem, co kieruje Earlem? Wydaje mu się, że taką zniewagą może mi dać coś do zrozumienia. Mam wiadomość dla tego skurwysyna. Garbin unosi otwartą dłoń, ale kanclerz aż się kuli, unosząc dłonie. Dobra, możemy go chwycić, albo powiedzieć dość. Możemy go chwycić. Zabieraj łapy, ty wieśniaku! Gadwin wyrywa swoją rękę z swojej dłoni i cofa się. Elfka szybko wyciąga ze skórzanego pasa pistolet. Otwiera szeroko oczy, oczekując walki.
Moi panowie, proszę, nie ma potrzeby uciekać się do przemocy. Lord Garbin przez kilka chwil przeszywa cię nienawistnym spojrzeniem. Przyjdę odebrać co moje. Możesz być pewien. Kapitanie Emry, idziemy. Prycha buntowniczo, po czym wychodzi z sali. Kapitan i jego gwardia opuszcza pistolet i ze zdrętwionym uśmieszkiem podąża za pracodawcą. Okej. Nie wiedziałem, że będzie aż tak fajnie. Cóż, takiej reakcji Garbina można było się spodziewać. Nie ma w tym twojej winy, ale chyba zyskałeś potężnego wroga. Wydawał się nieco wzburzony, prawda? Ponoć zawsze był złośliwy, nawet jego dziecko. I bardzo długo chował razę. W każdym razie, skoro Lord Garbin odrzucił dekret Erla, Kenua oficjalnie należy teraz do ciebie. Wręcz ci błękitne berło na najprawdopodobniej wykonane w całości szafiru. Proszę, to należało do jednego z dawnych władców Kenua. Zgodnie z prawem, należy teraz do ciebie. Okej. Może daj mu 1000 sztuk miedzi. Prześlij to do Lorda Garbina na znak przyjaźni. Bardzo hojna oferta. Upewnij się, by dotarła do Lorda Garbina. Miło było w końcu cię poznać, panie. Być może następnym razem spotkamy się w przyjemniejszych okolicznościach. Żegnaj, Punio. Marszałek pozdrawia cię ukłonem i odchodzi. Okej. Okay. Hey there. Myślałem, że będzie jakaś prosta arystokracyjna sprawa. A to okazało się całkiem fajnie. Będzie zabawa, na pewno. Jeżeli on zechce nas zaatakować, proszę bardzo, niech czyni. Niech tak czyni. Mamy ostre miecze i naładowane bronie. Okej. Okay. Przedmiot dwuręczny, berło. Wartość. Można przypisać do Mac Kapłan Druid. Szybkość wysoka. Przerwanie średnie. Obrażenia. Celność 4. Celność plus 15. Obrażenia plus 15. Celność plus 15? Wow. Mac Kapłan Druid. Okej, możemy przypisać kogoś ten przedmiot. Maga, kapłana lub druida. Niesłomnemu nie będziemy tego przypisywać, bo on ma tak, atut, który arkebusy. Daj mu bonus do arkebusów. Możemy to przypisać do Alota. Cenność plus 4. Biorą ze szkarłatnego kamienia. Jest to tyle niezwykłe, że wykonano z pojedynczego szafiru. Drugim elementem jest uchwyt wykonany ze srebrnej obręczy. Okej, dobra, dajmy to Alotowi, chyba zbyt dużo nie ryzykujemy. Dobra, przypiszmy to. Trzeba pewnie też duchowo przypisać do Alota. Po przypisaniu przedmiot nie będzie mógł być używany przez żadną inną postać. Okej. Zadaj 200 obrażeń. Okej. Zaczniemy nad tym pracować. Zasięg 10 metrów. Czy ma to większy zasięg? Nie, taki sam. Tak, statystyki mniej więcej takie same. Zerwanie przypisania. Nie chcemy tego robić. Dobra. Ma dużą celność, dużo większą. Nie ma tej zwiększonego tempa ataku, ale zobaczymy, jak się rozwinie to berło. Ciekawe, to jest pierwszy taki przedmiot, jaki znajduje w grze. Wielka cisza została dodana. Pięć lat temu, bla 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 bla. Komu to możemy przypisać? Jej to przypiszmy. Dzwonek refleksji. Dobry przedmiot. Ciekawe. Hey there. Dobra, to tyle. Okej. Hey there.
Nie wiem za bardzo, jak to działa jeszcze z tymi zadaniami. Tak znika. Jak teraz klikam drugi raz przez jakiś błąd w grze? No nie wydaje mi się. No cóż, dobra. Ja? Idźmy w końcu do tego, od grupy dunryckiej. Zobaczymy, co się w końcu wydarzy. Paprotny brzeg. Zdolności ofensywnych i pomocniczych, szczerliwa Europa. Rynek nie zostanie odpomagał powiedzów, sesich, bla 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 bla. Tak, wiemy to. Gods keep you. Najmocniej przepraszam, ale właśnie ciebie szukałam. To ty zdjąłeś klątwę ze wzgórza dziedzictwa, prawda? Moja pani, która pragnie zachować anonimowość, powierzyła mi zadanie dostarczenia ci tego pistoletu. Należał do jej bliskiego przyjaciela, którego pochłonęła klątwa. Ponieważ pomogłeś w odzyskaniu wzgórza dziedzictwa, moja pani chce ci go podarować. O, dziękuję. Proszę bardzo. Iskra świętego Garuma. A teraz muszę już odejść. Żegnać. Żegnaj. Okej. Okay. Fajny pistolet dostaliśmy. 25% obrażenia elektryczności. Wyjątkowa jakość. Co on ma z jakości? Chyba nic. Jeszcze raz. Pominięcie R6. Obrażenia do elektryczności. Celność sprzymierzeńca atakującego ten sam cel plus 10. No, nie jest zły, ale trzeba by go zupgrade'ować na pewno. Okej, możemy pomyśleć, czy komuś chcemy go dać. Na razie może zostawmy, jak jest. Później się zastanowię. I idziemy na górę. Bardzo mnie ciekawi, co teraz się wydarzy z pracy. Nie powinniśmy teraz wrócić do nich i obwieścić wykonanie zadań. Aczkolwiek nie wiem, czy by to się skończyło jatką. Znaczy prawie na pewno skończyłoby się jatką. How fares your search? Jest coś, co mogę ci powiedzieć na temat działań Bractwa. Well, let's hear it. Agwitajska wieża we wzgórzu dziedzictwa kryje w sobie starożytną machinę, która może sterować przepływem dusz. Bractwo uruchomiło ją. This is troubling. That civilization seems to have known more about the mechanics of souls than anyone since. The Leaden Key was born in that period. It may be that Theos has full knowledge of their technology. The applications of this machine you speak of. I don't want to think about it. Okay. The Leaden Key's conspiracy is clear now. They have used Enguithan technology to engineer Wildwind's legacy, and they want people to blame Animancy for it. As we speak, the Duke is holding hearings in the palace. He is listening to arguments for and against Animancy. When they finish, he is expected to decide whether to outlaw it. It seems the Leaden Key has been pushing Deerwood down this path for some time. Okay, ale co im przeszkadza Animancja? I, for one, would enjoy seeing their little scheme fouled up at the last moment. Our Duke must hear what you have to say. Unfortunately, the hearings are closed to the public, which makes the Duke inaccessible until they are completed. Okay, na pewno masz jakiś pomysł. However, certain groups have been invited to attend. You might get in with one of them if you aren't above a little pandering. There are delegations from the Knights of the Crucible, the Dozens, and from House Dominel. If you can gain the support of one of those groups, that may be your best way in. Serio? See what you can arrange. Okay.
chcę porozmawiać o rozprawach w pałacu dotyczących animacji. What of them? Czy nie zezwolą na obecność gościa grupy dunryckiej na rozprawach? We would only do that as a last resort. Walking in with one of the three invited groups puts you in a position of influence. Walking in alone as a representative of Dunreed Row would earn you distrust among all the rest. It seems our organization has a reputation for nosiness and manipulation for whatever reason. It would be best if people did not see Dunreed Row's hand in this. Easier for them to embrace the truth. Co powinienem wiedzieć na temat Duke'a? Avar is many things to many people, and that is why he sits the throne. To the frontiersmen, he is one of their own. To the patriotic, he is a sole descendant of Admeth Hadrit. To the nobility, he is from an old and established family. All of these are half-truths or exaggerations, a tale he has spun around himself. Okay. The man behind the tale may not be the greatest mind in Deerwood, but he knows people. He knows when they are sincere and when they lie. He knows when they are strong and when they are weak. The other matters he leaves to me. Outwardly, he prefers to come off a bit of a simpleton. Don't be fooled. Before he was a duke, he was a trapper, and an excellent one at that. Ciekawa historia. Dobra, żegnaj. Myślę, że moglibyśmy się tam dostać z polecenia rycerzy Tygla. Z nimi chyba mamy całkiem dobrą reputację. Z dwunastką również mamy dobrą reputację. Z tymi przestępcami żadnej reputacji. Zobaczmy. Więc tak. Jesteśmy już sojusznikami dwunastki. Z nimi nie mam reputacji. Nie wiem, czy chciałbym zdobywać. Okej, czy mamy jakieś jeszcze zadania? W sumie mamy. Co pod ziemi? Okej, stale od domu. No to w sumie chyba tylko mamy te dwa zadania. A nie, jeszcze tutaj jest przepowiedź Waela. Na szlaku do Jeleniego Brodu. Nic takiego nie znaleźliśmy. W sumie nie mamy aż tak dużo zadań pobocznych do zrobienia. Się wydaje, ale większość z nich to są rzeczy, które jeszcze nie możemy nic zrobić. Odnajdź pradawne archiwum. Hey there. Wiecie co, myślę, że dostaniemy się tam z polecenia dwunastki, bo oni najbardziej podobają mi się z tych wszystkich grup, której do tej pory poznaliśmy. Ale okej, ale to w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie, cześć!